Dojechaliśmy do kolejnego kempingu. Jest to kemping. A obok nas taki klimatyczny Mercedes camper. Mamy nasze dania. Anna ma taką zupę rybną. A dziś wybieramy się na basen. A basen mamy tuż przy naszej barce. I basen. Basen prezentuje się tak. Nasza plaża przy kempingu. Dojechaliśmy do kolejnego kempingu. Jest to kemping Stobreć Split. Tu mamy wjazd na ten kemping. Tuż zaraz, tuż przy wjeździe, market. Plan kempingu. Jest to taki średniej wielkości kemping z wydzielonymi parcelami. Głównie są też domki, są restauracje dwie. Po prawej stronie mijamy recepcję. I tu mamy główny wjazd, główne wejście. Kierunkowskaz i ruszamy prosto głównym wjazdem. Tu już zaczynają się parcele po lewej. Tutaj skręcamy w dół, idziemy w kierunku naszej parceli, ale my pójdziemy prosto. Tu zaraz mijamy sanitariaty i tu mamy sanitariaty, tak wyglądają. Także nowocześnie, czysto. I schodzę na dół w kierunku naszej parceli, w głąb kempingu. Sporej wielkości parcele. Tu mamy takie nadmorskie parcele, tuż przy plaży. No tu nasze wyjście na plażę, w którym wchodzimy. Zaraz będzie wejście na basen. Tu mamy wejście na basen od razu przy zejściu na plaży. Basen jeszcze nieczynny. A tu nasza parcela.
jak widzicie, sporej wielkości. A obok nas taki klimatyczny Mercedes Camper w takim naprawdę fajnym wydaniu. Dziś wybieramy się na basen, a basen mamy tuż przy naszej parceli, czyli dokładnie tu. Hello. I basen. Basen prezentuje się tak. Składa się z dwóch basenów, w zasadzie trzech. Jeden dla dzieci, drugi taki większy. I trzeci taki przy barze basen. A zlokalizowany jest przy plaży. Za płotem mamy plażę. Dobrze, idę zająć leżaki. Tu sobie usiądziemy. Okay. A tu mamy taką plażę zaraz za płotem. Nasza plaża przy kampingu. Skuteczki. I od razu basen. Nagrywam. Kamila, cię. Tak, wybieramy się na plażę tym razem. Tu mamy wejście na basen, a plaża to zejście zaraz obok, także też mamy bardzo blisko, jeśli chcemy zejść na plażę, przynajmniej z naszej parceli. I tu mamy już plażę. A plaża wygląda właśnie tak. Taki oto widok na miasto i na góry. Dobra, wchodzę do wody. Woda ma taki kolor jak nasze morze. Przynajmniej na brzegu, bo na plaży mamy takie drobne kamyczki, taki gruboziarnisty piasek, można tak powiedzieć. Także ten kolor jest taki mętny wody. Kamila też twardo idzie. Także tu mamy troszkę inne oblicze Chorwacji. Przynajmniej jeśli chodzi o kolor wody. Woda taka dosyć mętna. Ale to myślę, że przez ten piasek, przez te kamienie. Przejdę zaraz, zobaczymy z innej perspektywy, jak wygląda ta plaża. A wygląda naprawdę nieźle. Z innej perspektywy wygląda dużo lepiej. I kolor wody, no i sama perspektywa widokowa. Tu mamy taką platformę do skakania. Teraz tu będą chłopaki skakać.
Dziś wybieramy się do restauracji znajdującej się na kempingu. Zobaczymy, co tam ciekawego będzie można zjeść. Sporo osób wczoraj było w tej restauracji. W zasadzie to była pełna. Część osób oglądało mecz, część jadło. Przechodzimy przez taki fajny, zielony teren. Zacieniony, także idzie się przyjemnie bardzo. Chłodno. Restauracja Horus. Tu mamy plażę po prawej. Przechodzimy przez taki mostek i będziemy zaraz w restauracji. Zobaczymy, czy będą jakieś miejsca wolne, ale myślę, że jest jeszcze taka godzina, że będzie. O, widzę już, że sporo miejsc wolnych. Tak więc idziemy, może jakieś ładne miejsce znajdziemy przy z widokiem. Mamy już stolik, mamy już piwko, zamówienie złożone, czekamy na dania. Na razie cóż, pijemy piwko i delektujemy się widokiem tuż przy naszym stoliku, za naszego stolika. Tak, Kamila sobie coś ogląda na telefonie, przynajmniej nie marudzi. To marudzi jak stara baba. Ej, czasami się wspieramy telefonem. Oj, mam tu jeszcze gorzej. Kama to jest taki smerw maruda. Ej, a tato śpioch. Tak, a ja jestem śpiochem. Mama smerfetka. Mamy nasze dania. Anna ma taką zupę rybną. Kamila ma pizza margherita standardowo. A ja mam taki miks. Miks mięs z grilla plus frytki plus ajwar. Także cóż, smacznego. Dostaliśmy rachunek i zapłaciliśmy za to, co jedliśmy i piliśmy. 51,40 euro. Wyliczyło na 229,23 zł. Także myślę, że fajna cena jak za tak dobre jedzenie z tak świetnym widokiem. Polecamy tą restaurację i ten kemping. Schodzimy zejściem przy restauracji prosto na plażę. My już spakowani, za chwilę odjeżdżamy. Byłem zapłacić w recepcji koszt pobytu za 2 doby na naszą trójkę. Oczywiście na kartę ACSI to 79 euro. Tak wygląda to na tym kempingu. Nic, ruszamy dalej.